Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty. Sędziuje Sebastian Jagielski. A więc Martin Jedlicka i Marek Tarabus są już na środku ringu. Wysłuchują ostatnich instrukcji sędziego ringowego, pana Jagielskiego, i za chwilę zaczniemy walkę rezerwową turnieju. Jest to pierwsza walka drugiej części gali, karty głównej. I zaczynamy, proszę państwa, 3-3 minutowe rundy. Oczywiście zasady K1, a więc zawodnicy mogą wyprowadzać wszystkie ciosy bokserskie, kombinacje bokserskie oczywiście są dozwolone, wszystkie, także uderzenia po obrocie, pięścią po obrocie, czyli tak zwane backfisty, a dodatkowo kopnięcia zarówno na udo, jak i powyżej pasa i kopnięcia kolanami dodatkowo. Oczywiście jeżeli chodzi o clinch, to jest on bardzo ograniczony. Zawodnik ma obowiązek w klinczu od razu wyprowadzić kopnięcie kolanem. W innym wypadku klincz jest od razu rozrywany przez sędziego. Martin Jedlicka, zawodnik w czarnych spodenkach z niebieskiego narożnika, i Marek Tarabus. Organizacja Halny Fighting Organization to jest jedyny partner Kunlun Fight w Polsce. Także jeden z pierwszych w Europie, bo tutaj organizacja Kunlun zaczęła od Słowacji, potem były gale we Włoszech, no a teraz mamy po raz pierwszy współorganizowany event w Polsce. Tutaj w Krynicy Zdrój, w hali Lodowisko. No, dzięki organizacji Halny Fighting Organization możemy oglądać zawodników, którzy zdeterminowani, aby wyjechać na galę do Chin, będą tutaj walczyli o zwycięstwo w czteroosobowym turnieju. No, a poza tym turniejem mam także, będę miał przyjemność komentować dla państwa kilka świetnie zapowiadających się walk dodatkowych, między innymi starcie Denisa Wosika z Marcinem Kretem. No, walka, która no to zestawienie no tutaj zapowiada najwyższe, największe emocje, jakie tylko chyba ten sport może nam dostarczyć. No ale także Piotr Sokół z Michałem Ronkiewiczem, czy Erik Kuzno i Grzegorz Janos. No tutaj już, proszę państwa, waga super ciężka. Obaj zawodnicy wnieśli na wagę ponad 100 kilo. No i obaj mają około 2 metry wzrostu, więc naprawdę, naprawdę będzie to pojedynek, mówiąc dosłownie, wielkiej wagi. No a tymczasem dobiega końca pierwsza runda walki rezerwowej turnieju w kategorii do 70 kg. Usłyszeliśmy sygnał. No i już zaczynamy drugie starcie pierwszej walki karty głównej gali Halny Fighting Organization 2 Kunlun Elimination, bo tak brzmi pełna nazwa wydarzenia, które mogą dziś państwo oglądać. Teraz, proszę państwa, mamy, no myślałem, że będziemy mieli liczenie, że będziemy mieli knockdown, ale jakimś cudem Martin Jedlicka ustał ten prawy sierpowy. Kolejne, proszę państwa, już ciosy spadają na głowę zawodnika z Lumberjack Gym. No naprawdę bardzo ładnie Marek Tarabus tutaj pracuje, no napoczął swojego rywala tym prawym sierpowym. No, a w tej chwili, w tej drugiej rundzie będzie robił wszystko, aby tą walkę zakończyć przed czasem. Przypomnę, Marek Tarabus to jest zawodnik z czerwonego narożnika w różowych spodenkach, a Martin Jedlicka, czarne spodenki, niebieski narożnik, bardzo ładnie teraz frontalnym kopnięciem tutaj wyprzedził swojego rywala.
Teraz potężny hak na korpus tutaj wyprowadził Marek Tarabus. Sędzia Sebastian Jagielski upomina zawodników w temacie klinczowania. Widzimy, że Martin Jedlicka tutaj dąży właśnie do klinczu, takiego typowego dla Muay Thai. No ale także Marek Tarabus, widać, że nie jest tutaj, nie są mu obce techniki rodem z boksu tajskiego. Bardzo ładnie wyciął swojego przeciwnika, co oczywiście w kickboxingu punktowane nie jest. Ale mamy, proszę Państwa, knockdown. Fantastyczny tutaj cios na korpus, prosto na wątrobę trafił Marek. Niesamowicie silny i precyzyjny cios. Powalił na deski Martina Jedlickę. Sędzia Sebastian Jagielski wyliczył go do 10. Ale po ustaleniach, po chwili ustaleń, no tutaj sędzia dopuszcza zawodnika do kontynuowania walki. Więc Martin Jedlicka po tym liczeniu już był bardzo, bardzo bliski nokautu. No w ostatniej chwili tak naprawdę wstał. On pokazał, że chce kontynuować tą walkę, ale już kolejne ciosy Tarabusa spadają na korpus zawodnika z Czech. Ostatnie 10 sekund tej drugiej rundy. Przestrzelił tym backfistem w końcówce. Martin Jedlicka. On padł jak ścięty po tym haku. Zaczynamy, proszę Państwa, ostatnia runda walki rezerwowej turnieju. No mamy tutaj oczywiście przypadkowe uderzenie poniżej pasa. W tym klinczu wyprowadził niefortunne kolano Martin Jedlicka. Marek Tarabus będzie miał chwilę na to, by dojść do siebie po tym faulu. Tutaj przepraszam, oczywiście Martin Jedlicka. I już wracamy, proszę Państwa. Trafił teraz tym prawym sierpowym, takim krótkim, precyzyjnym prawym sierpowym Martin Tarabus. Tutaj widać, że zarówno Tarabusowi, jak i Jedlicce nie są obce tutaj techniki właśnie znane stricte z Muay Thai, to już pokazywali w pierwszej rundzie, no ale w tej trzeciej rundzie obaj bardzo dużo pracują w klinczu. Teraz kolejne wycięcie w wykonaniu Marka Tarabusa, no ale zawodnicy muszą pamiętać o tym, że to nie jest walka Muay Thai. Tutaj te akcje nie są punktowane. Teraz bardzo ładnie na wchodzącego z niskim kopnięciem Martina Jedlickę. Martin Tarabus tutaj próbował zatrzymać go prawym overhandem. Ale teraz tym lewym prostym trafił Tarabus. Wyrównała nam się tutaj walka w tej trzeciej rundzie. Teraz kolejne kopnięcie poniżej pasa. No, niefortunny ten low kick na wchodzącego Słowaka. Teraz kolejny raz zawodnik z Fire Gym Promotion będzie miał chwilę na dojście do siebie, a sędzia ringowy udziela pierwszego ostrzeżenia oficjalnego zawodnikowi z Czech. No już wracamy, proszę Państwa, do walki.
tych ostatnich minutach starcie nam się naprawdę wyrównało. Wydawało się, że tutaj przewaga, jaką zdobył Marek Tarabus w tej drugiej rundzie, no już będzie tylko formalność ta kolejna runda. Ale doszedł do siebie Martin Jedlicka i dzięki temu mogliśmy obejrzeć pełne 3 minuty w tej trzeciej rundzie. Jednogłośnie na punkty zwycięża Marek Tarabus, Fire Gym Promotion, Słowacja.